Witam drogich i szanownych widzów. Nowa drogowa, trochę krótsza przygoda, tym razem w Polsce. No i jadę w Bieszczady. Jadę przejechać się słynną drogą w Polsce i w Bieszczadach, czyli Wielką Pętlą Bieszczadzką. Problem w tym, że jestem po drugiej stronie Polski, w Świnoujściu. Także przede mną kawał drogi w Bieszczady. A dlaczego jestem w Świnoujściu? A to dlatego, że przy okazji, jadąc w Bieszczady, chcę przetestować ten piękny samochód, Nissan Ariya. A jak najlepiej testuje się samochody? No, trzeba się po prostu nimi wybrać w podróż, najlepiej daleką podróż. No, przede mną ponad 1000 km w Bieszczady. Zapraszam! To jest właśnie Ariya. To chyba jeden z ładniejszych samochodów elektrycznych, w jakim siedziałem i z zewnątrz, i w środku. Zobaczymy, jak sobie da radę na tej trasie przez Polskę. A no, kawał drogi przede mną. Ponad 1000 km w Bieszczady, tak jak mówiłem. Będą drogi takie na szagę, jak to się mówi u nas w poznańskim, czyli na takie drogi boczne. Będą drogi ekspresowe i autostrady, ale na początek pojedziemy sobie pod Poznań, bo tam jest miejsce, gdzie chciałbym ten samochód naładować. Także w drogę. Jedźmy. Wszystko sobie tutaj wykasujemy, żeby zobaczyć, jak to się nam jechało. Tak, tak, wykasowane. Ten samochód, Nissan Ariya, jest tym modelem z większą baterią, 87 kWh mamy tutaj do dyspozycji, także całkiem sporo, na pewno nam to ułatwi drogę przez Polskę. Przede mną prom. Prom, którym kiedyś płynąłem, gdy byłem tu moim maluchem wiele lat temu. I tak sobie jadąc w Bieszczady, bocznymi drogami na razie, trafiłem na drogę numer 163. Muszę powiedzieć, że jest całkiem niezła. Ponoć jest to jedna ze słynniejszych, ładniejszych dróg w Polsce, nazywana drogą 100 zakrętów. Wjedzie ona z Połczyna Zdrój aż do Czaplinka przez no, prawie 30 km. Taki przedsmak przed Wielką Pętlą Bieszczadzką. Droga wyremontowana, gładki asfalt, na razie fajnie się jedzie. Także, drodzy widzowie, zapraszam na chwilę drogowych uniesień na trasie 163. W drodze 100 zakrętów, a może więcej tych zakrętów się tu znajdzie, w drodze Doliny Pięciu Jezior, między innymi.
po lewej, drodzy widzowie, ruiny zamku Drachim. Właśnie tutaj stoi na takiej mierzei między dwoma jeziorami. To była ta droga 100 zakrętów. Krótka, ale za to treściwa. Fajna trasa, polecam. W szczególności w drodze nad morze. Tym bardziej jak ktoś jedzie z Poznania nad morze. Może tutaj się zapędzić w te rejony. Dobra, czas na Gli. Bo tu jeszcze kawał drogi w Bieszczady. A późno się robi strasznie. Więc trzeba jechać. Dobra, to jesteśmy na ładowarce. W miarę szybka ładowarka. Ten samochód jest w stanie się ładować z mocą 130 kW. Ta ładowarka jest szybsza nawet niż to. Także powinniśmy w miarę szybko się naładować. Może się trochę wolniej ładuje z tą mocą 130 kW niż inne samochody elektryczne, ale ma ten samochód jedną za to zaletę, że krzywa ładowania tego maksymalnego jest no, dosyć długa. Także z tą dużą mocą ładuje się przez znaczny czas procesu ładowania. W każdym razie przekonamy się za chwilę. Idziemy ładować. Krzywa ładowania DC, czyli prądem stałym, właściwie można powiedzieć, że jest prosta. I to przez znaczny czas przy dużej mocy ładowania. Ciach, mamy taką kartę. Firma Greenway to w ogóle ona ratuje honor ładowarkowy w Polsce, bo generalnie od początku mają największą sieć ładowarek i też jeżeli jakaś ładowarka komuś nie działa, i w pobliżu jest Greenway, to wiadomo, że można pojechać na Greenway i na pewno ten Greenway zadziała. Tak? Działa? Działa, działa. Aria jest też wyposażona w ładowarkę AC na prąd zmienny o mocy 22 kW. To dobra alternatywa na przykład do ładowania auta w domu lub centrach handlowych lub przy jakichś sytuacjach awaryjnych, na przykład zepsutej ładowarce DC, o czym miałem kiedyś okazję się przekonać. Pół godziny minęło, obiadek zjedzony, można jechać dalej. Teraz zobaczymy, ile się naładowało. No, 99% naładowane. Pięknie. Szybko poszło, naprawdę. Tutaj ładowarka 200 kW moc, także naprawdę bardzo szybko poszło ładowanie. To jest dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, muszę powiedzieć, takie szybkie ładowanie. I teraz już tylko pozostała droga ekspresowa i autostrada. Jakieś, no, prawie 700 km, 690 km. Niestety późna godzina się zrobiła, bo bardzo dużo tutaj pracujemy nad filmem. Strasznie to przedłuża sprawę. W każdym razie nie poddajemy się i sypiemy już dwupasmówką w Bieszczady. No to dobra, wjeżdżamy na autostradę. Najpierw trzeba zapłacić haracz na najdroższej autostradzie w Polsce. To numer A2. Z trasy A2 zjeżdżam na S5. Dalej pod Wrocławiem na autostradę A4. Jadę oczywiście zgodnie z przepisami między 110 a 140 km na godzinę. Po drodze z Poznania właściwie wystarczy mi tylko jeden postój na ładowanie baterii auta. Zatrzymuję się jednak drugi raz, by mieć dużo prądu na wielką pętlę bieszczadzką. Ze Świnoujścia do Leska w Bieszczadach w ciągu jednego dnia
przejechałem w dobrym czasie 1012 km. Witajcie, drodzy widzowie. Jestem w Lesku, w Bieszczadach i tu ma początek moja drogowa przygoda z jedną z piękniejszych dróg w Polsce, z tak zwaną pętlą bieszczadzką. Dobra, no to w drogę. Jadę pętlą bieszczadzką zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. A dlaczego pętla bieszczadzka? No, w Polsce jest oczywiście mnóstwo pięknych, wręcz epickich tras, którymi można przejechać i je fajnie sfilmować, ale one na ogół są krótkie, mają po kilkanaście, kilkadziesiąt, a niektóre po kilka kilometrów. A pętla bieszczadzka no, ma prawie 150 km, także można kawał porządnej trasy przejechać, spędzić jakiś czas na niej, nawet dwa, a może nawet trzy dni, jadąc i podziwiając to, co po drodze. Niestety aura mi nie sprzyja, zaczyna padać. No, zobaczymy, jak będzie dalej. Na dobry początek w Lesku, tuż przy drodze, schowany w lesie, bardzo okazały kamień Leski. Oczekując na okienko pogodowe, chowam się przed złą aurą, dosłownie nad Soliną. No jestem w kolejce, ale zasuwa, o kurczę, nieźle, wow! Jeszcze jedno zdjęcie chcieliśmy zrobić, ale pięć kupiłem od szybku. Wiem, już no. Widziałem wszystkiego. Tak? No. To możemy to zdjęcie za to pięć? No, to pięknie. Dzięki. No to była zapora nad Soliną. Fajne miejsce. No i wreszcie nastał ten moment, żeby ruszyć w drogę i spotkać się z wielką pętlą bieszczadzką. Oto ona w całej okazałości 144 km. I jestem ciekaw, co ona nam pokaże, ta słynna droga. W drogę. Wielka pętla bieszczadzka to splot kilku dróg łączących się w liczącą 144 km jedną drogową przygodę. Zbudowana na przełomie lat 50. i 60. przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, można powiedzieć, że ucywilizowała drogową Bieszczady. Po drodze niewielce okazały, ale malowniczy wodospad w Wucherce. Droga prowadzi do Ustrzyk Dolnych, gdzie odbija na południe w stronę Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Ustrzyk Górnych.
gdy w Bieszczadach pada, jest to najlepszy moment na tradycyjne danie pochodzące prosto z gorącej Italii. Zapraszam. To jest bieszczadzka odmiana tej potrawy. Placek po repitiowsku, czy jakoś tam tak. W każdym razie od pana Michała Młodyjowskiego. Wygląda zacnie. Od której strony się zabrać za niego? Jest dobry. Jestem w okolicy lutowisk, w miejscu, gdzie ponoć najlepiej widać niebo w Polsce. Ponoć, no bo niebo widać, jak widać właśnie. Taka aura. Tam gdzieś no, piękne widać też ponoć bieszczadzkie połoniny. No i tyle mam z tego miejsca. Ale generalnie pozytywnie, przyjemnie, fajnie. Po drodze kolejne spotkanie z Sanem i Bieszczadzki Park Narodowy. Górnych droga odbija na zachód. Przede mną dwie największe drogowe atrakcje Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej. Przełęcz Grzniańska, mierząca 855 metrów nad poziomem morza i jej słynniejsza siostra, Przełęcz Wyżna. Pierwsza przełęcz na trasie. Większa przełęcz. Przełęcz Wyżańska. No to teraz zaczynam wjazd na najbardziej charakterystyczny i znany moment tej drogi, czyli wjeżdżamy na przełęcz Wyżna, która też ma prawie 900 metrów wysokości. O, proszę, jaki piękny widoczek. Proszę bardzo. Pierwsza seria zygzaków za nami. I to już tutaj? To jest to miejsce? No to jest właśnie to miejsce. No proszę. Jesteśmy. Thank you.
przed nami znowu serpentynki. Może to nie jest wjazd i zjazd ze Stelvio, ale frajda jest. Szukając pozytywów, te chmurki, ptaki tutaj wprawiają niezłą atmosferę i wołują nas. Odpoczynku od drogi bieszczadzkiej w słynnej Siekierę Zadzie. Tak oto tutaj znajduje się knajpa. Siekierę Zada to najsłynniejsza knajpa w Bieszczadach. Zapewne wielu z szanownych widzów dobrze ją zna. Jej początki sięgają lat 90. Wtedy była to pijalnia piwa dla lokalnych drwali, rozbudowywana i rozwijana. Dziś to też miejsce tańców i hulanek, gdzie można nie tylko się napić, ale i porządnie zjeść. Na łańcuchu, to zobacz, proszę. Czas na jakieś danie z gorącej Italii, powiem wam, drodzy widzowie. Na pewno się jakieś znajdzie. Danie prosto ze słonecznej Italii. Kolejna odmiana. Najprawdziwsze, najwspanialsze. Odmiana tarciuch. Tarciuch ziemniaczany. Proszę bardzo. Dobra. Ścisnej droga prowadzi na północ. No dobrze, brzuchy pełne. Jedziemy dalej. Przed nami już ostatni odcinek drogi bieszczadzkiej z powrotem do Leska, gdzie zamkniemy pętlę bieszczadzką. Później autostradowy kolejny test samochodu. Co prawda te testy autostradowe różnych pojazdów, którymi jeżdżę, robię na jednej wybranej trasie. Poznania do Warszawy, bo to warto porównywać auta na takim samym odcinku. Myślę, że ten test jeszcze zrobię. Tu będę jechał oddawać auto. Gdzieś to może wyniki testu udostępnię na końcu tego filmu. Nabrał wody. Lesko! Lesko! Zamykamy, proszę państwa, pętlę bieszczadzką. Mimo, że pogoda była w kratkę, padało, tak mi się podobało, nawet się to zrymowało. O, proszę. Także polecam wybrać się tutaj, przejechać się tą 144-kilometrową trasą, zatrzymać się czasu do czasu, może wybrać się na jakąś przechadzkę po połoninach bieszczadzkich. Pętla bieszczadzka, fajna rzecz. Dobra, to czas w drogę powrotną. Prawie 700 km do Poznania. Dziękuję partnerom wyprawy, firmie Nissan, firmie Webfleet, która monitorowała tą wyprawę, firmie Eco dla biznesu, Greenway, Spalarnia.pl i oczywiście Best Drive i Continental, na których to oponach przemierzyliśmy tę trasę. Do zobaczenia po drodze. Przez ostatnie 20 lat towarzyszyliśmy naszym klientom podczas ich podróży. Pomogliśmy im przejść od generowania danych
do zwiększania wydajności firmy. Od monitorowania pojazdów do osiągnięcia maksymalnej wydajności. I od monitorowania zużycia paliwa do ograniczenia kosztów operacyjnych floty. Dlatego dzisiaj ponad 50 tysięcy firm na całym świecie zaufało naszym rozwiązaniom, które pomagają kierowcom, pojazdom i firmie znaleźć się we właściwym miejscu. Jak daleko pomożemy Ci dotrzeć? Let's Drive Business. Herbie.